Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To kolejny odcinek z Microsoft Flight Simulator 2020. Nie patrzcie na tę Cessnę, ona dzisiaj nie będzie najważniejsza w tym odcinku. Najważniejszy będzie ten przycisk, który jest zatytułowany Navigraph Charts. I tak, właśnie tak. Navigraph się rozwija, MFS 2020 się rozwija i Navigraph w końcu ląduje bezpośrednio w Microsoft Flight Simulator 2020. Powtarzam cały czas 2020, ale on jest 2020. A więc w tym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować Navigraph w własnym Microsoft Flight Simulator, tylko po to, żeby z niego bardzo fajny sposób korzystać. Mam wrażenie, że Wam się to spodoba. Oczywiście ostrzegam, że Navigraph jest płatną aplikacją i czymś, co nie jest tanie. I tylko dla tych, którzy mają Navigrapha, robię ten film, albo dla tych, którzy jeszcze są niezdecydowani, a tym filmem ich do tego przekonam. I teraz przechodzimy do szczegółów. Słuchajcie, symulator symulatorem, ale istotne, moi drodzy, będzie kilka stron, które sobie tutaj otworzymy. Przede wszystkim jest ta strona, wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Żeby mieć Navigraph wbudowany w Microsoft Flight Simulator, musicie wejść sobie pod ten link, który macie w opisie. Jak chcecie, możecie sobie go przeczytać po angielskiemu, ale Was będzie interesował ten link. Tak, ten link będzie Was interesował. Otworzymy sobie go w nowej karcie. Najistotniejszy będzie Nav Data Center for Windows. To sobie musicie ściągnąć i zainstalować. Ja już mam to zainstalowane, a więc nie będę ponownie tego instalował, bo to bez sensu. I w związku z tym, jak już macie to zainstalowane, macie coś takiego jak Navigraph Nav Data Center. Otwieracie sobie oczywiście ten mini programik, taką mini aplikację, którą widzicie teraz u mnie na ekranie. I przede wszystkim macie wybrany symulator, który macie zainstalowany. To jest oczywiście Microsoft Flight Simulator 2020, Microsoft Store wersja oczywiście, którą posiadacie. Zakładam, że jak będzie to wersja steamowska, tu Wam się pokaże Steam. I teraz, co Was tak naprawdę obchodzi? Możecie sobie zaktualizować Wasz IRAC, czyli wszystkie dane lotniskowe, wszystkie częstotliwości, wszystkie punkty, które być może się zmieniają i tak dalej, i tak dalej. Więc możecie sobie kliknąć tutaj Install. Kolejną fajną kwestią jest Navigraph Charts In-Game Panel. To też musicie zainstalować, bo to instaluje Wam tą bezpośrednią modyfikację, którą będziecie widzieli sobie o właśnie tutaj. Gdy wszystko macie, moi drodzy, zainstalowane tak, jak pokazałem, wchodzicie sobie tutaj. Wyskoczy Wam takie coś, nie przejmujcie się tym. Możecie skopiować QR kod. Ja robię to w ten sposób. Wpisujemy w przeglądarkę Navigraph.com code, następnie wpisujemy ten numer, który nam tutaj wyskoczył. Ja sobie na drugim oknie to wpiszę i robię coś takiego jak approve i teraz dostaliśmy Your Navigraph account was successfully linked to Charts Cloud. I teraz możemy wszystkie przeglądarki pozamykać i teraz zobaczcie, co się dzieje. Mamy mapy Navigrapha, tak jak w normalnej aplikacji, mamy również w MFS-ie. Pamiętam, że robiłem jakiś mini poradnik do tego, jak tym Navigraphem się posługiwać. On oczywiście czasem potrafi być na przykład zbagowany, tak jak widzicie teraz, ale zakładam, że jakbyśmy go sobie troszeczkę, o właśnie, rozszerzyli, to zacznie działać. No i oczywiście możecie wybierać trasy takie, jak Wam pasują, czyli na przykład, nie wiem, cokolwiek. Z drugiej strony jest bardzo fajna możliwość. Ja sobie tu wybiorę trasę z Gdańska do Krakowa. Powiedzmy, że już są tam ustalone procedury i tak dalej, choć na tym mi jakoś tam szczególnie nie zależy, bo tutaj nie będę pokazywał, jak latam, tylko pokażę jego fajne zależności. W Google'a warto sobie też wpisać Navigraph Simlink. To jest też taka mała aplikacja, czy taka mała wtyczka, dzięki której, moi drodzy, będziecie mogli użyć tej opcji, która jest here. Navigraph Simlink odpali Wam się gdzieś w tle i teraz jak klikniecie sobie, o właśnie, Enable Moving Maps, pokaże Wam się taki fajny punkcik, który będzie oznaczał Wasz samolot. I teraz jak sobie to zminimalizujemy i damy gdzieś dalej i odpalimy, że tak powiem, naszą rakietę tutaj, czyli naszą Cessnę Carenado, to zobaczycie, co się zaraz za chwileczkę będzie działo na mapie. Pozwólcie, dajcie mi wystartować. Tutaj troszeczkę lepszy widok, 60 węzłów i podbijamy dziób i startujemy. Dobrze, i on się teraz będzie unosił. Mamy rozłożone klapy i teraz zobaczcie, co się dzieje na mapie.
Teraz zobaczcie, co się dzieje na mapie. Na mapie, moi mili, a nie, tego nie powiększymy, ale wydaje mi się, że i tak wygląda to spoko. Więc on sobie leci. Zakręca teraz, bo ja nie kontroluję absolutnie, gdzie leci ten samolot. Niech sobie leci, gdzie tam mu popadnie. Zadrzemy troszeczkę dziób, żeby nie opadał. Nawet jak spadniemy, to nie będzie jakaś tam wielka filozofia. Będziesz spadał, tak? No dobra, trudno. Teraz możemy sobie tutaj zmienić również na world map i widzieć bezpośrednio, gdzie się znajdujemy. Mam wrażenie, że można było jakoś tą mapę bliżej zbliżyć. O, widzicie, ona się wczytuje. Ona ma jeszcze problemy, to jest tylko wtyczka, która może gdzieś tam mieć jakieś problemy. Nie, no rzeczywiście, można rozczytać, w którym kierunku lecimy, gdzie lecimy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, korzystając z opcji, możemy również wyrzucić sobie to do osobnego okna Windowsowego i na przykład na drugi ekran, tak jak ja to zazwyczaj robię, i latać sobie fajnie VFR, żeby ta mapa Wam tutaj na widoku jakoś mocno nie przeszkadzała. Poczekajcie, przesunę ją. Kurde, tak jakby scroll nie działał. Scroll działa tylko w drugim kierunku, ale nie działa w tym sensie, aby przybliżyć widok na tej mapie. Wcześniej mogłem to robić, teraz nie mogę. Ale sam fakt posiadania takiej mapy sobie tutaj w rzeczywistości, w symulatorze, ułatwia nam wiele rzeczy. Przede wszystkim nie musimy, jeżeli ktoś nie ma drugiego ekranu, to tym bardziej. Ja mam drugi ekran, mam ten komfort, że może mogę sobie to wszystko robić na drugim ekranie i zdecydowanie nie czuję jakiejś tam większej bolączki, jeżeli muszę odpalić Navigrapha po prostu z poziomu Windowsa, ale to jest zdecydowanie duże ułatwienie, które ja sobie chwalę, które ja bardzo lubię. Pamiętajcie również, że to jest beta. To nie jest tak, ale teraz będziesz do mnie mówić. Pamiętajcie, że to jest beta. Że to nie jest na pewno wtyczka, która jest jeszcze do końca dopracowana. Poczekajcie, ja muszę to zmienić, bo ona tu będzie. Oj, będzie. Ja sobie tu zmienię częstotliwość tylko, proszę bardzo. Halo, góra. Ja wiem, że ten samolot lata jak potrzaskany, ale nie o to chodzi teraz. 122.800, kurwa, bo ona będzie straszna. Ja wiem, że ona jest jeszcze niedopracowana i nie do końca wszystko jest tutaj zrobione, czyli to przybliżenie mapy, zakładam, że mogą się pojawić jakieś małe lagi, ale lagów nie widzę. Zobaczcie, no klatki są przepotężne i fajne jak na możliwości tego symulatora. No na pewno nie jest tak fajnie we fly-by-wire A320, no ale to jest temat na osobny odcinek. Tu już go przeciągniemy całkowicie. Polecam, proszę Państwa, takie rozwiązanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zwłaszcza, że tutaj, jeżeli jeszcze do tego zastosujecie Metar, jakąś aplikację na Metar, którą również chyba zaprezentuję sobie taki skrócik, skąd brać Metar jeszcze raz, no to robi Wam się komplet. Nie musicie wychodzić na drugi monitor, nie musicie tego robić. Moi drodzy, jeżeli jeszcze ktoś ma wątpliwości, ile kosztuje Navigraph, pokazuję teraz na ekranie. Kurde, halo, gdzie to jest, proszę Państwa. Teraz tak, NavData i Ultimate. Można, zobaczcie, Navigraph Data, Navigraph NavData, Navigraph Charts Apps i Navigraph Charts in Addons. Ja mam chyba to i powiem szczerze, że tak, miesięcznie to kosztuje 10 euro, więc około 40 zł miesięcznie za subskrypcję Navigrapha byście musieli zapłacić. Rocznie to już jest 92 euro, zakładam, że jest to bardziej opłacalna opcja niż wybór miesięczny. Jeżeli ktoś ma zamiar latać długo i nie znudzi mu się MFS po miesiącu, no to taki roczny jest opłacalny. Ja chyba też mam wybraną taką opcję, że kupuję to po prostu rocznie i mam spokój. W przypadku monthly, no to jeżeli ktoś ma mniej pieniążków po prostu w miesiącu, no to warto wybrać taką opcję i jakoś tam nie przeciążać jednorazowo budżetu, który posiadacie, czy który przeznaczyliście na symulatory. Warto sobie taki budżet miesięczny na symulator przeznaczyć, jeżeli chcecie się w niego poważnie bawić. Także słuchajcie, wydaje mi się, że to bardzo, bardzo fajna rzecz. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Mam nadzieję, że też niektórym to rozjaśniłem i w ogóle niektórym pokazałem tę opcję, bo mogli o tym nie wiedzieć. Więc jeżeli ktoś ma Navigrapha i nie wiedział o tej opcji, proszę bardzo, mam nadzieję, że zostawisz łapeczkę w górę, mam nadzieję, że zostawisz też komentarz, chociaż statystyczną kropkę, tak dla statystyk, wiecie, to jest ważne, żeby algorytm się nażarł, kurwa, tymi łapkami, żeby więcej wyświetleń, więcej, ale to tylko takie moje tutaj przemyślenia na ten temat. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o komentarzu i pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, hej!